Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić wam historię Nicoli. Chęć niesienia pomocy i wiara w to, że ktoś się zmieni, nie zawsze się zrealizuje. W tej historii niezwykłe dobro i poświęcenie młodej dziewczyny zostało odpłacone w najgorszy możliwy sposób. Jednocześnie moi drodzy zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. W ten sposób doceniacie moją twórczość, ale także przyczyniacie się do rozwoju kanału. Tymczasem zapraszam do wysłuchania. Był rok 2008. 15-letnia Nicola mieszkała wraz z matką i młodszą siostrą w Lądku Zdroju. Jest to nieduże miasteczko liczące niespełna 5000 mieszkańców. Położone w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim. W ciągu roku przyjeżdża tu całkiem sporo turystów. Miejscowość ta położona jest w Sudetach, na wysokości około 450 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tu uzdrowisko, czy też malownicze stare miasto. Nicola bardzo dobrze się uczyła, a potem miło spędzała wakacyjny czas. Kiedy rozpoczęła nowy rok szkolny, do jej klasy przyszedł nowy uczeń. Był to o rok od niej starszy Patryk. Chłopak ten nie uzyskał promocji do następnej klasy. W rezultacie musiał powtarzać rok. Nicola wówczas była przewodniczącą samorządu szkolnego. Z wieloma uczniami miała dobry kontakt, łatwo przyswajała naukę i chętnie pomagała innym, zwłaszcza gdy ktoś miał problem z jakimś przedmiotem. Miała długie, ciemne włosy. Była ładną i miłą nastolatką. W przyszłości chciała zrealizować wiele planów, ale przede wszystkim chciała studiować resocjalizację. Czuła potrzebę niesienia pomocy i wsparcia zwłaszcza osobom, które miały problemy z zachowaniem w szkole. Taki też był 16-letni Patryk. Od kiedy pojawił się w klasie, od razu wzbudził w niej zainteresowanie. Długo nie trzeba było czekać, aby doszło między nimi do rozmowy. Niedługo potem spotkali się poza szkołą. Nastolatek nieco zwierzył jej się ze swojej przeszłości. Opowiadał, że mieszkał samotnie, bo jego matka pracowała w Niemczech i tylko czasami przyjeżdżała do domu. Z kolei z ojcem od wielu lat nie miał kontaktu, mimo że ten mieszkał w Lądku Zdroju. W pobliżu nie miał też żadnej bliskiej rodziny, która by się nim interesowała. Nicole bardzo przejęła ta historia. W wolnych chwilach zaczęli spotykać się coraz częściej. Jednak Patryk nie miał zamiaru się zmienić. Wśród znajomych nie cieszył się dobrą opinią. Nie pojawiał się na lekcjach, za to wolał włóczyć się po mieście lub po prostu siedzieć w domu. Problemy z narkotykami występowały u niego nie od dziś. W mieszkaniu w bloku pod nieobecność matki lubił urządzać huczne imprezy, co bardzo nie podobało się jego sąsiadom. Nie obyło się bez wezwań policji. Zdarzyło mu się nawet jechać z samochodem bez uprawnień, na dodatek pod wpływem alkoholu. Wiadomo też, że w przeszłości był karany za niszczenie mienia. Od wiosny 2008 roku był pod opieką kuratora. Lecz kontrola ta za wiele nie wniosła do jego życia. Nastolatek nie zmienił swojego postępowania, co w efekcie skończyło się powtarzaniem klasy gimnazjalnej. Ale Nicola za wszelką cenę chciała mu pomóc. Z każdym kolejnym tygodniem ich relacja rozwijała się jeszcze bardziej. Pomagała mu w lekcjach i zaczęła poświęcać mu całkiem sporo czasu. Widać było, że jest nim zauroczona. Ze swoich uczuć zwierzała się przyjaciółkom. Jej matka również zauważyła, że zaczęło łączyć ich coś więcej niż tylko zwykła znajomość. Patryk coraz częściej odwiedzał Nicolę. Kiedy był u niej w mieszkaniu, wydawał się być miłym i grzecznym nastolatkiem. Zyskiwał zaufanie w oczach jej matki. Wkrótce też zostali parą. Zdarzało się nawet, że Patryk u niej nocował, ale zawsze spali wtedy w oddzielnych pokojach. Wszystko wskazywało na to, że chce się zmienić i zależy mu na związku. Lecz tak do końca nie było.
Patryk, gdy spotykał się z kolegami, często narzekał, że Nicola się go uczepiła i nie daje mu spokoju. W efekcie później pomiędzy parą zaczęło dochodzić do sprzeczek. Nastolatek dawał jej sygnały, że za bardzo mu nie zależy i przy tym nie ma zamiaru się zmieniać na lepsze. Ta sytuacja przytłaczała Nicolę. Młoda dziewczyna zwierzała się ze swoich problemów matce, ale i też przyjaciółkom. Mimo to podkreślała, że nie chce tego tak zostawić i będzie starać się, aby ten zerwał z nałogiem. Wiedziała, że nie będzie to łatwa droga, ale chciała się tego podjąć. Jej działania w jakiejś części na niego wpłynęły, ale ostatecznie Patryk wciąż sięgał po różnego rodzaju używki i nic nie zwiastowało poprawy. To przekładało się na wagarowanie i kolejne problemy w nauce. 20 stycznia 2009 roku, tego dnia Nicola była umówiona z Patrykiem. Chłopak zaprosił ją do mieszkania na godzinę 18. Bardzo się cieszyła, ponieważ rzadko zapraszał ją do siebie. W tamtym czasie jej mamy nie było w domu. Wyjechała na kilka dni za granicę do partnera, z którym to miała młodszą córkę. Kilka nocy Nicola miała spędzić w domu przyjaciółki jej matki. Przy tym w ciągu dnia miała kontaktować się z matką, a w mieszkaniu jej przyjaciółki miała być najpóźniej o 21. O tej godzinie nastolatka obiecała, że będzie do niej dzwonić, aby potwierdzić, że jest już bezpieczna. Tego dnia, czyli 20 stycznia, Nicola jak zawsze poszła do szkoły. Potem była umówiona z koleżankami na snowboard. Po miło spędzonym czasie wróciła na chwilę do mieszkania, aby przygotować się na spotkanie z Patrykiem. Widać było, że bardzo się z tego powodu cieszy. W towarzystwie koleżanek była radosna i opowiadała, że dziś z nim się zobaczy. Bardzo ładnie ubrała się na to spotkanie. Przed wyjściem dzwoniła i pytała koleżankę, czy będzie dobrze wyglądać. Opowiedziała ze szczegółami, co ma na sobie i niebawem wyszła z mieszkania. O godzinie 19 jej koleżanka widziała, jak Patryk i Nicola stoją na balkonie. Wówczas śmiali się i żartowali. Panowała między nimi dobra atmosfera. Potem, około godziny 20, Patryk nagle napisał do jej znajomej na gadu-gadu. Pytał ją o Nicolę. Twierdził, że niedawno od niego wyszła i mówiła, że idzie na miasto do jakiejś koleżanki. Ale wtedy wiele jej znajomych dobrze wiedziało, że wieczór spędzała właśnie z nim. Ta wiadomość wydawała się dla niej dziwna. Wkrótce Patryk zadzwonił do swojego kolegi. Przyjmijmy, że chłopak ten nazywał się Maciej. Ten, gdy odebrał, usłyszał zdenerwowany głos. Patryk prosił go, aby prędko do niego przyjechał. Wyjaśnił, że do mieszkania przyszła pobita i cała zakrwawiona dziewczyna. Z początku nie chciał powiedzieć, kto to jest, ale Maciej nalegał. Wtedy Patryk wyznał mu, że jest to Nicola. Ten, nie wahając się ani chwili, pośpiesznie wyszedł z mieszkania i niebawem pojawił się pod jego blokiem. Kiedy podszedł do drzwi, stał tam Patryk. Ostrzegał go, aby tam nie wchodził. Uważał, że dziewczyna już nie żyje i zastanie tam przerażający widok. Chciał również, aby Maciej pomógł mu wynieść ciało. Lecz ten go nie posłuchał. Prędko chwycił za klamkę i wszedł do środka. Tam w pokoju dostrzegł Nicolę. Młoda dziewczyna była cała we krwi. Klęczała na podłodze i częściowo była oparta o sofę. Maciej sprawdził jej tętno. Niestety, ale wiele wskazywało, że nastolatka nie żyje. Nie zastanawiając się ani chwili, zadzwonił po służby. Niedługo potem na miejscu pojawiła się policja, a nieco później pogotowie. Nicoli nie udało się uratować. Miała zbyt rozległe obrażenia głowy. Patryk nie próbował uciekać i tylko przez moment wszystkiemu się przyglądał. Został zatrzymany. Trafił na komendę, gdzie tam dokładnie go przesłuchano. 16-latek do wszystkiego się przyznał. Uważał, że doszło pomiędzy nimi do kłótni. W rezultacie wywiązała się szarpanina, przez co próbował się bronić, zadając jej ciosy młotkiem w głowę.
Po przeprowadzonym przesłuchaniu trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wiele osób było poruszonych tą tragedią. Okoliczni mieszkańcy pisali na jego profilu społecznościowym Nasza Klasa dużo obraźliwych komentarzy. Można powiedzieć, że w ten sposób chcieli chociaż w jakiejś części zemścić się na nim. Wiadomo, że na wniosek policji jego profil został usunięty. W następnych dniach sąd miał zdecydować, czy podejrzany będzie odpowiadał za zabójstwo jak osoba dorosła. Wszystko wskazywało na to, że tak właśnie się stanie. Kilkanaście dni później zapadła decyzja. Patryk za swój czyn miał odpowiadać jak dorosły. Zdecydował tak Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Kłodzku. Cytuję. Na tę decyzję sądu w Kłodzku wpływ miało nie tylko to, że jest podejrzany o morderstwo, ale także stopień jego demoralizacji. Wiadomo też, że kurator sądowy nastolatka na kilka dni przed tą tragedią zwrócił się do sądu o umieszczenie go w zakładzie poprawczym. Tymczasem, według śledczych, mogło to być podłoże seksualne. Jednak podejrzany nie chciał podać motywu swojego działania. Tłumaczenie, że się bronił, nie było zasadne. Długo nie trzeba było czekać, aby prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Kilka miesięcy później rozpoczął się jego proces. Przed sądem zeznawali znajomi zarówno Patryka, jak i Nikoli. Z kolei sam oskarżony nie przejawiał zbyt wielu emocji. Wciąż przyznawał się do winy, ale jako motyw swojego czynu podawał zwykłą sprzeczkę. W trakcie rozprawy przyznał, że z Nikolą nieraz współżył. Byli parą, jednak on za bardzo nie odwzajemniał uczuć. Nie potrafił zerwać z nałogiem. Czasami irytował się, gdy Nikola próbowała mu pomóc. Jego znajomi uważali, że potrafił bardzo często sięgać po różnego rodzaju używki. Na dodatek łamał prawo i był pod opieką kuratora. Prawdopodobnie w przyszłości trafiłby do poprawczaka. Natomiast zarówno matka ofiary, jak i oskarżonego na sali, ale także prywatnie dużo ze sobą rozmawiały. Na spokojnie wyjaśniły sobie wiele kwestii. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa matki Nikoli. Nie przyszłam tu, aby usłyszeć wyrok dożywocia, bo żadna kara dla mordercy córki mi nie wróci. Nie ma we mnie już złości i chęci zemsty na Patryku. Ja mu już wybaczyłam. Potem także wyjaśniła, że ufała córce, dlatego pozwoliła jej na tą przyjaźń. Oskarżony wydawał się być grzecznym chłopakiem. Zawsze zwracał się do nich z szacunkiem. Jednocześnie bardzo chciała, aby wyznał prawdę. Cytuję. Chcę, by Patryk powiedział mi, dlaczego to zrobił. Nie potrafię tego zrozumieć. Obiecałam sobie, że pójdę do niego na widzenie do więzienia. Usiądę twarzą w twarz i zapytam. Wyjaśniła również, że razem z matką oskarżonego przechodzą przez wielką, niezrozumiałą tragedię. Matka Patryka wielokrotnie przepraszała ją i była tym wszystkim poruszona. Z kolei według psychologa przebaczenie w takiej sytuacji jest rzadką postawą. Z reguły ludzie są skorzy do zemsty. Lecz według niego zemsta nigdy nie zrównoważy krzywdy. Można więc powiedzieć, że każdy przypadek jest inny i jest to indywidualna sprawa. W trakcie procesu wypowiadał się biegły z zakresu medycyny sądowej. Według ustaleń nastolatek zadał 10 uderzeń młotkiem w głowę. Obrażenia były na tyle rozległe, że uszkodziły czaszkę i doprowadziły do krwotoku. Na początku grudnia 2009 roku planowano zakończyć proces. Jednak obrońcy złożyli wniosek, aby przesłuchać jeszcze biegłego seksuologa. Ogłoszenie wyroku zostało więc przesunięte nieco w czasie. Wiadomo, że jego obrońcy starali się przekonać sąd, aby zastosować wobec niego łagodny wymiar kary. W ostatnim słowie przed sądem oskarżony wyraził skruchę. Przeprosił jej bliskich. Powiedział, że bardzo tego żałuje i teraz oddałby za nią życie. Mimo to na jego twarzy nie było widać praktycznie żadnych emocji. W poniedziałek, 22 marca 2010 roku, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy został ogłoszony wyrok.
Patryk G. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Młody wiek nie usprawiedliwia tego strasznego czynu, a sam oskarżony, mimo że jest osobą bardzo młodą, to jest również zdemoralizowany. Nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących, stąd też taka kara. Wyrok nie był prawomocny. W źródłach nie znalazłem informacji, aby nastąpiła apelacja. Wszystko więc wskazuje na to, że wyrok ten się uprawomocnił. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Jednocześnie proszę o zachowanie możliwej kultury w komentarzach. Zapraszam również na Facebooka Incognito Podcast Kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam i do usłyszenia.